Rozdział 5. Talmudyczny terror i triumfalizm. Reed pisze, że po zakończeniu procesu norymberskiego wszyscy gdzieś rozpłynęli się po świecie. Wielu zostało urzędnikami ONZ. Inni byli wysłani na odległe placówki zagraniczne. Skazani w procesie niemieccy przywódcy polityczni i dowódcy wojskowi zostali straceni w dniu żydowskiego święta sądu. Był to jawny sygnał dla świata gojów triumfujących kainitów, że oto spełnia się talmudyczna zemsta na pokonanych. Dzień tamtej egzekucji był nawiązaniem do zemsty Mordechaja nad Hammanem i jego synami. Sadystycznemu triumfalizmowi nie było końca. Oberwało się nawet męce pańskiej. W bawarskiej wiosce Oberammergau od trzech stuleci mieszkańcy wystawiali słynne na całą Europę widowisko Męki Chrystusa. W 1946 roku wręczyli ich w tym hazarscy kajnici. Przed komunistycznym sądem, sądem w cudzysłowie, postawiono głównych aktorów widowiska za działalność nazistowską. Występujący w roli Jezusa i apostołów, Zostali uznani za winnych. Jedynie aktor grający rolę Judasza został uniewinniony. Do wysłuchania całego odcinka zapraszam do linków, które są pod nagraniem. Przypomnę, są trzy. Jeden link to jest Telegram, drugi to są podcasty, a trzeci link podaje strony, na której można ściągnąć ten materiał do siebie na komputer lub telefon.